Witamy w drugiej części przewodnika dotyczącego publikacji formularza karty usługi w bazie usług rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W pierwszej części dowiedziałeś się między innymi w jaki sposób opublikować kartę usług, czym są formy świadczenia usług, jak sformułować główne cele usługi oraz jak opisać efekty uczenia się. Teraz powiemy o tym, w jaki sposób można sprawdzić, czy uczestnik osiągnął zakładane efekty uczenia się. W polu Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się należy przedstawić zestaw praktycznych narzędzi i rozwiązań, dzięki którym uczestnik usługi oraz dostawca usług mogą sprawdzić postępy w uczeniu się, określić stopień i zakres osiągniętych efektów uczenia się w stosunku do tych zaplanowanych. Przykładowymi sposobami weryfikacji efektów uczenia się mogą być m.in. ankiety, pretesty i posttesty, ocena wykonywanych czynności pod nadzorem prowadzącego. W przypadku szkolenia kończącego się walidacją, np. Na egzaminem, należy wskazać metodę wykorzystywaną do sprawdzenia efektów uczenia się określonych w usłudze np. egzamin ustny, test teoretyczny. Ocena wykonania określonej czynności. Kolejnym krokiem jest podanie ceny netto i ceny brutto usługi. Cena dla usługi doradczej określana jest na przedsiębiorstwo. Z kolei dla usługi szkoleniowej za pomocą switcha istnieje możliwość wyboru, czy przypada na jednego uczestnika usługi, czy na przedsiębiorstwo. W przypadku, gdy usługa prowadzi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK lub innych niż zarejestrowane w ZRK, dostawca usług powinien podać koszt procesu walidacji i certyfikowania, który zawarty jest w cenie usługi rozwojowej. Dostawca usługi wskazuje również odpowiednią wartość stawki VAT z listy. Na dwa dni przed terminem rozpoczęcia usługi. Pole dotyczące kosztu brutto i netto usługi zostanie zablokowane do edycji, uniemożliwiając dokonania zmian wartości w przedstawionych polach. W dalszej kolejności, przechodząc do lokalizacji usługi, konieczne jest uzupełnienie następujących pól: Miejscowość, ulica, kod pocztowy, numer budynku oraz numer lokalu. Dane muszą być wybrane z list rozwijanych dostępnych w bazie, gdzie system stwarza takie możliwości. Wpisywanie danych z klawiatury powoduje, iż baza nie odczytuje wprowadzonych danych, dokonując stosownych blokad. Na 5 dni przed terminem rozpoczęcia usługi uzupełnione pole dotyczące lokalizacji zostanie zablokowane do edycji. Pole lokalizacja usług nie występuje dla następujących form świadczenia usługi zdalna w czasie rzeczywistym zdalna mieszana usługa zdalna w czasie rzeczywistym połączona z usługą zdalną. Istnieje możliwość dodania opisu dotyczącego szczegółów do miejsca realizacji usługi, a także określenia czy występują warunki logistyczne za pomocą switch. Następnym krokiem uzupełnienia usługi jest wskazanie osoby prowadzącej. Dodanie trenera odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Dodaj nową osobę prowadzącą. Istnieją dwa sposoby wyboru osoby prowadzącej: z listy trenerów po ówczesnym dodaniu trenera do profilu dostawcy usług lub nowy trener i uzupełnieniu informacji dotyczących adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz opisu doświadczenia zawodowego. Wskazanie większej liczby osób prowadzących usługę możliwe jest po kliknięciu przycisku Dodaj kolejnego trenera. Pole Osoba prowadząca usługę nie występuje przy wskazaniu formy zdalnej. Program usługi powinien obejmować zakres tematyczny usługi oraz wskazywać warunki organizacyjne dla przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo należy wskazywać, czy usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych czy zegarowych. Przy usłudze, która kończy się walidacją, np. Na egzaminem, należy wskazać metodę wykorzystywaną do sprawdzenia efektów uczenia się określonych w usłudze: np. egzamin ustny, test teoretyczny. Harmonogram usługi trzeba rozpisać w podziale na dni, godziny, bloki tematyczne oraz przerwy, jeżeli zostały uwzględnione w usłudze. W przypadku opublikowania usługi zdalnej w czasie rzeczywistym, Usług mieszanych stacjonarnej połączonej z usługą zdalną w czasie rzeczywistym lub zdalnej połączonej ze zdalną w czasie rzeczywistym. Szczegółowy harmonogram należy przedstawić w podziale na dni i godziny części usługi realizowanej w czasie rzeczywistym, wraz z podaniem elementów zajęć: ćwiczenia, rozmowa na żywo, czat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu i tym podobne. Pole harmonogram usługi nie występuje przy wskazaniu formy zdalnej. Na 5 dni przed rozpoczęciem usługi konieczne jest uzupełnienie pól harmonogram, osoba prowadząca i lokalizacja usługi. W przeciwnym razie karta usługi zostanie zablokowana przez system, uniemożliwiając rozliczenie oraz zapis na usługę przez użytkownika. W polu dotyczącym danych kontaktowych należy podać imię, nazwisko, E-mail oraz numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za realizację usługi. Za pomocą switcha istnieje możliwość przypisania danych z zakładki administratorzy i trenerzy. Następnie należy uzupełnić pole warunki uczestnictwa, wskazując wymagania, jakie musi spełnić potencjalny uczestnik usługi i wymagania, jakie są niezbędne do zdobycia danej kwalifikacji, na przykład pełnoletność, wykształcenie oraz informacje dodatkowe, które nie zostały przedstawione w powyższym formularzu. W polu Informacje o materiałach dla uczestników należy umieścić szczegółowe informacje na temat materiałów, jakie otrzyma uczestnik podczas realizacji usługi, np. podręczniki, skrypty, konspekty. Następnie należy uzupełnić pole warunki techniczne, które ma precyzować za pomocą jakiej platformy lub komunikatora będzie realizowana usługa, minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać urządzenie uczestnika. Minimalne parametry łącza sieciowego, niezbędne oprogramowanie, które musi posiadać uczestnik oraz okres ważności linku do szkolenia online. Ostatnim krokiem będzie uzupełnienie pola kody dostępowe do usługi, którymi może być link dostępowy do konkretnego spotkania lub link dostępowy do konkretnej usługi na platformie. Dodatkowo można podać hasło do platformy lub też hasło do spotkania. Zamieszczone kody mają gwarantować dostęp dla administratorów regionalnych w przypadku monitoringu usługi. Pole nie jest wyświetlane na widoku karty usługi dla użytkowników bez uprawnień administratorskich. Pole warunki techniczne oraz kody dostępowe do usługi nie występują przy wyborze formy stacjonarnej. Przypominamy, iż karta powinna zostać uzupełniona zgodnie z instrukcją wypełniania karty usługi, która stanowi załącznik nr 2 do regulaminu bazy usług rozwojowych. Dziękujemy za uwagę.